No, słuchajcie, no. Poszedłem sobie do lasu na dwóch kołach. Oczywiście, no, zbierać grzyby, bo co innego się w lesie robi. Przecież ja tutaj nic nielegalnego nie praktykuję. I tu się patrzę, a tu komuś uciekł jakiś stary pies. No, jak widać, ten czyjś tatuś biegał bez butów, być może nawet bez skarpetek. Tutaj jest piękny ślad, jeden z wielu, na którym są wyraźnie widoczne palce i tak dalej, i tak dalej. Pokazujemy resztę śladów. Proszę bardzo, tam kamerzysto. Gdzie masz buta? Chodź tu bok. Jak to się kończą? Dalej jest tych śladów więcej. Tu jest drugi. Trzeci. Bo ja na plaża wiosłem Jolo Maria. Czwarty, piąty, szósty, dobra. Więc ja poszukam, gdzie te ślady się zaczynają albo kończą, bo w sumie idą w dwie strony. Najpierw w jedną, potem w drugą, tak by ktoś się gdzieś przeszedł i wrócił. No i przejrzymy sobie tą całą drogę. Przejedziemy wzdłuż i zobaczymy, co tu się od Janie pawliło. To jest jeszcze jeden taki wyraźniejszy. Jak widać, są indywidualne palce, dobra. I tych śladów jest bardzo dużo. Mniej więcej ciągną się przez może nawet 2 km w jedną i w drugą stronę. No to czyjś stary pia musiał mieć niezłą kondycję, żeby tak zasuwać w zimę. Więc my sobie znajdziemy, gdzie te ślady się zaczynają, chociaż one idą w dwie strony bodajże, no to gdzie się zaczynają albo kończą, i pokażemy mniej więcej całą trasę, jak te ślady idą. W trakcie poszukiwań małej stopy znaleźliśmy jeszcze jeden ślad jeszcze mniejszej stopy, i tu po drodze w trakcie poszukiwań też mamy jakieś zwykłe ślady butów dzieci, na przykład w tym miejscu, tak? Jest mały ślad, kawałek korzenia dla porównania. A tu mamy oczywiście jeszcze stopę, nie wiem, o co tu chodzi, ale dziwnie to wygląda. Idziemy dalej. Więc mamy tutaj tak, stóp mamy dwie sztuki, jedna większa, druga trochę mniejsza, i wywnioskowałem, że te stopy zaczynają na parkingu pobliskim przy drodze, co ma sens, tutaj jesteśmy na skrzyżowaniu trochę dalej od parkingu, czy nie? Więc najprawdopodobniej sytuacja wyglądała w ten sposób, że ktoś pijany przyjechał na parking, wybiegł z samochodu, przebiegł nie wiem ile, pokażę na końcu filmu, bo zaraz będę to mierzył, ponad kilometr na pewno, potem jeszcze wrócił tą samą trasą na boso i wsiadł do samochodu i pojechał, i wszystko ze swoim dzieckiem, ze swoim małym Briankiem. No więc w tym momencie pokażę wam całą tą trasę, jaką te dwie osoby przeszły.
Tutaj zacząłem coś mówić, ale oczywiście nie było tego słychać, dlatego dograłem to zewnętrznie. Z tego co mi się wydaje, mówiłem tutaj coś w stylu, no tutaj mamy jeszcze ślady, ten konkretny jest mały, no i to chyba wszystko, no. Tutaj oczywiście też nie było nic słychać, no ale powiedziałem, że zmieniam strony, bo ślady są po prawej stronie. Były po prawej, były po lewej, to teraz będą po dwóch stronach. Więc ślady stóp, które są tu widoczne. No. Kończą się, znaczy nie kończą, tylko zawracają przy szlabanie drogowym. I idą z powrotem.